Każdy człowiek ma talent. Czy to stwierdzenie jest prawdziwe? Coraz więcej ekspertów uważa, że tak. Współczesna definicja talentu zmieniła się jednoznacznie, odkąd mamy wiedzę o mózgu, bo okazało się, że każdy ma talent. Talent to pewien powtarzający się wzorzec myślenia, zachowania, czucia. Czyli można by było powiedzieć, że każda osoba, która żyje, która ma mózg, po prostu ma talent. Dlaczego warto zastanawiać się nad swoimi talentami? Ponieważ wiedza o talentach to lepsze rozumienie siebie i innych, efektywniejsze uczenie się i nauczanie, sprawniejsza komunikacja ułatwiająca unikanie i rozwiązywanie konfliktów, wydajniejsza współpraca międzypokoleniowa, klucz do zrozumienia i akceptacji, łatwiejszy wybór zawodu. Jak zdobyć wiedzę o naszych talentach? Opracowane przez Instytut Talentów Flashpoint i Premier Multimedia narzędzia diagnozują swoiste cechy naszego mózgu, pozwalając określić, która półkula przeważa w naszym myśleniu, który kanał sensoryczny dominuje w relacjach ze światem, jak go odbieramy, jak się uczymy i przez co się wyrażamy oraz jaki typ postaw w relacjach z otoczeniem preferujemy. Mapa talentów to zastosowanie współczesnej wiedzy o mózgu człowieka w doradztwie osobistym, diagnozie pedagogicznej i poradnictwie zawodowym. Odkryj swoje talenty i zarządzaj sobą na zielonej ścieżce.